Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i FM. Ewa Storozyńska, Józef Maria Bartnik, Matka Boża, Zwycięska. Cuda Maryi w historii Polski i świata, czyta Marcin Kwaśny. Maria. Manus Dei, Maryja ręką Boga, Bitwa Warszawska, rok 1920. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. W 1917 roku w Rosji przejęli władzę ludzie wyznający szatańską ideologię komunizmu, opartą na kłamstwie, nienawiści i zbrodni. Stwarzając jedną z najbardziej zbrodniczych dyktatur. Po zakończeniu I wojny światowej, Niemcy zaczęli wycofywać się z terenów przyznanych Polsce na mocy Traktatu Wersalskiego. Opuszczane ziemie przekazywali jednak nie nam, lecz bolszewikom. Działo się tak na mocy tajnego porozumienia generała Enricha Ludendorfa z lwem trockim. Już kilka miesięcy przed restytucją państwa polskiego. Lenin planował włączenie polskich ziem do Rosji Sowieckiej, a teraz po cichu przez swoich agentów konsekwentnie realizował ten zamiar, przygotowując przejęcie władzy w Polsce. Rok 1918, październik. Na Kremlu podjęto uchwałę, w której czytamy: Naszym hasłem jest Międzynarodowa Republika Proletariackiej Europy z władzą sowiecką w Polsce. Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii. 18 listopada 1918 roku, osiem dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na wiecu robotniczym w Woronerzu, Trocki publicznie ujawnił zamiary Rosji. Wolna Polska i Litwa będą ogniwem łączącym sowiecką Rosję z przyszłymi sowieckimi Niemcami i Austro-Węgrami. Jest to początek europejskiej federacji komunistycznej. Związku Proletariackich Republik Europy. Wiktor Suworow, wybitny znawca Armii Czerwonej, skazany przez ZSRR na karę śmierci, pisał, Misją ZSRR było podpalenie całego świata, wywołanie światowej rewolucji, zniszczenie zachodniej demokracji tak, aby wszyscy byli równi w nędzy. Związek Sowiecki nie mógł wygrać wyścigu z bogatym Zachodem. Wyścigu ekonomicznego, cywilizacyjnego, technologicznego. Nie mogąc tego wyścigu wygrać, mógł tylko Zachód podpalić i ograbić, rozpoczynając zaplanowaną wojnę. 18 grudnia 1918 roku dowództwo Armii Zachodniej Związku Sowieckiego wydało szczegółową dyrektywę strategiczną Wyzwolicielskiego Marszu na Zachód. 5 stycznia 1919 roku. Bolszewicy zajęli Wilno w lutym Mińsk, konsekwentnie posuwając się w kierunku centrum Polski. Wobec upadku Wilna naczelnik państwa i naczelny wódz Józef Piłsudski podejmuje decyzję wysłania za bóg pośpiesznie formowanych oddziałów wojska polskiego. Nie chciał dopuścić do wtargnięcia bolszewików na teren, gdzie dopiero wykluwało się polskie życie państwowe, ani powtórzyć błędu strategicznego. Jaki zrobili przywódcy powstania listopadowego w 1831 roku, czekając na armię rosyjską na przedpolach Warszawy. Decyzji o wysłaniu wojska na wschód oczekiwała większość społeczeństwa. Nie wyobrażano sobie wolnej ojczyzny bez ziem zaburzańskich, na których mieszkały miliony Polaków. Zgodnie z rozkazem Piłsudskiego, oddziały polskie rozpoczęły marsz na wschód i 15 lutego 1919 roku. Zetknęły się z Armią Czerwoną pod Zelwianką. Padły pierwsze strzały i powstał front w niewypowiedzianej wojnie bolszewicko-polskiej. 12 stycznia 1919 roku sowieckie naczelne dowództwo wydało rozkaz rozpoczęcia operacji Wisła. Walki w okolicy Berezy Kartuskiej i Grodna zaczęły tę niewypowiedzianą oficjalną wojnę, w której stawką było istnienie niepodległej Polski. 10 marca 1920 roku bolszewicy przyjęli plan rozgromienia Polski. Główne uderzenie miały latem wykonać oddziały frontu zachodniego. W maju nasiliła się w Europie wrogość skierowana przeciwko Polsce. Austria, Belgia i Niemcy odmówiły prawa tranzytu towarów przeznaczonych dla naszej ojczyzny. Nadgorliwi Belgowie posunęli się do tego, że zatrzymywali nawet transporty żywności. 29 maja 1920 roku na łamach Izwiestii zostały opublikowane wytyczne dla Armii Czerwonej co do trybu postępowania na zajmowanych, zdobytych polskich ziemiach. Zastosować mamy terror przeciwko polskim włościanom, wybijając ich do nogi. Mamy zastosować terror wobec ogółu Polaków, biorących jakikolwiek udział w walce przeciwko władzy Sowietów. Włocław Gąsiorowski tak opisywał okrucieństwa, jakich dopuszczali się bolszewicy. Nie było miłosierdzia. Nie było przebaczenia ani zmiłowania. Nie o zwycięstwo szło, lecz o wytępienie. Ten ocalał, kto zdołał uciec, kto zdołał za granicę z własnej ojczyzny się wydostać. Mordowaniu sekundował geniusz zniszczenia, burzenia, rozbijania, palenia, zrównania z ziemią wszystkiego, co ważyło się jeszcze wystawać. Żagiew dosięgła i obracała w perzynę nie tylko siedziby wielkopańskie, ale i dworki, i kamieniczki, i biblioteki, i dzieła sztuki, i parki, i ogrody. Niszczono nie tylko pałacowe obejścia, ale i drzewa, zaorywano trawniki i kwietniki. Palono żywcem ludzi, konie i nazbyt rasowe psy pańskie. Palono i bezczeszczono cerkwie, pozostawiając jedynie synagogi. Żołnierze Armii Czerwonej dopuszczali się czynów, których okrucieństwo nie mieści się w głowie, przekracza bowiem wszelkie normy etyczne, jest czymś całkowicie niepojętym dla ludzi ukształtowanych przez cywilizację chrześcijańską. Aby mieć pojęcie o tym, co działo się przy wkraczaniu bolszewików do polskich wsi, miasteczek i ich miast, przedstawimy, co pisze na ten temat wojenny korespondent, bolszewicki dziennikarz Izaak Babel. Moja pierwsza bitwa. Widziałem natarcie. Wieczorem atak koło folwarku. Jeździłem z wojenkomem wzdłuż pierwszej linii. Błagamy, aby nie zabija dzieńców, a psenko umywa ręce. Szeko bąknął. Dlaczego nie? Odegrało to potworną rolę. Nie patrzyłem Polakom w twarze. Przebijali ich pałaszami, odstrzeliwali. Trupy na trupach. Jednego obdzierają, drugiego dobijają. Jęki, krzyki, harkot. piekło. Jakąż wolność przynosimy. Okropieństwo. 7 czerwca 1920 roku w Berdyczowie Siemion Budionny nakazał podpalić polski szpital z 600 rannymi i personelem sanitarnym. Polskich oficerów bolszewicy żywcem obdzierali ze skóry. Męczenników, żywych jeszcze, zasypywano ziemią w naprędce wykopanych grobach. Gdzie umierali z upływu krwi i braku powietrza. Wiele wstrząsających przykładów okrucieństwa Rosjan upamiętniono w literaturze międzywojennej, i to nie tylko polskiej. 10 czerwca wojsko polskie rozpoczęło odwrót spod Kijowa. Hojna danina krwi polskiego żołnierza opóźniła pochód bolszewików, ale nie mogła ich powstrzymać. 22 czerwca biskupi wezwali naród do obrony ojczyzny. Oto orędzie Jego Ekscelencji. Księdzabiskupa biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Podczas niebezpieczeństwa należy nabożeństwa w swoim czasie odprawiać, sakramenta sprawować i wiernych w kościele i poza kościołem podtrzymywać w ufności na pomoc Bożą. Kapłan ani podczas zarazy, ani podczas wojny uchodzić nie może. W takich razach trzeba być bohaterem. Przypomnieć należy, że hierarchowie Kościoła pod wodzą patriotów Jego Ekscelencji prymasa Edmunda Dalbora, Jego Ekscelencji kardynała Aleksandra Kakowskiego i innych mobilizowały naród nie tylko do modlitwy, ale i do obrony ojczyzny. Księży wezwano do dzielenia losu parafian. W odpowiedzi na ten apel powstało blisko trzy tysiące parafialnych komitetów obrony narodowej. Z ambon pobudzano patriotyczne uczucia, potępiano tchórzostwo. Ukrywanie deserterów i agitację antypaństwową. W tym czasie Kościół wydał około pięćdziesięciu dokumentów, z których większość została odczytana we wszystkich świątyniach Polski. W roku 1920 sytuacja polityczna, ekonomiczna i militarna Polski była po ludzku sądząc katastrofalna, żeby nie powiedzieć tragiczna. Zarzucano nam imperialistyczne zapędy. Natomiast zupełnie bezkrytycznie wierzono Leninowi, mistrzowi w składaniu deklaracji bez pokrycia, który utwierdzał świat w przekonaniu, że socjalizm jest przeciwny przemocy wobec narodów. Mało kto wiedział, że w czerwcu 1918 roku powstały w Rosji pierwsze obozy koncentracyjne pomysł Lenina i Trockiego. Dwa miesiące później Lenin nakazuje rozpętanie masowego, zaciekłego terroru przeciwko kułakom, popom i Białej Gwardii. Odtąd obóz koncentracyjny staje się powszechnym środkiem terroru. Niemniej Lenin nadal głosi światu, że socjalizm jest w ogóle przeciw przemocy wobec ludzi. Na te puste słowa większość przywódców państw europejskich dała się nabrać. Lenin, Mason w 32 stopniu wtajemniczenia, mówił to, co mówić musiał. Latem 1920 roku los Polski, a co za tym idzie Europy, właściwie był już przesądzony. Armia Czerwona ma bezwzględną przewagę liczebną i w jej ręku znajduje się inicjatywa. Mordując, gwałcąc i paląc, zwycięska armia spod znaku czerwonej gwiazdy, pentagramu, symbolu Lucyfera, przew kierunku Warszawy. Zdobycie stolicy Polski to pierwszy krok do uczynienia z naszej ojczyzny Polskiej Republiki Radzieckiej. W dniach od 2 do 4 lipca rusza druga decydująca ofensywa bolszewickiego frontu zachodniego. Licząca 800 tysięcy żołnierzy Forpoczta 5-milionowej Armii Czerwonej rząd na polskiej krwi uderza z kierunku Berezyny i Połocka. Dowódca frontu zachodniego generał Michał Tuchaczewski w rozkazie dziennym nr 1423 zagrzewa żołnierzy. Armia spod Czerwonego Sztandaru i Armia Białego Orła stają twarzą w twarz w śmiertelnym pojedynku. Ponad martwym ciałem Białej Polski Jaśnieje droga ku ogólnoświatowej porządze. Na naszych bagnetach poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na zachód wybiła godzina ataku. Do Mińska, Warszawy, naprzód marsz. Zdobycie Warszawy nie jest naszym celem końcowym, tylko punktem wyjściowym do rewolucji europejskiej, rewolucji wszechświatowej. 3 lipca 1920 roku została powołana armia ochotnicza, na której czele stanął generał Józef Haller. Stanęło do szeregów młodsze ziemiaństwo, przerwała swoje studia młodzież uniwersytecka i szkół wyższych, poszła inteligencja bez względu na zapatrywania i przekonania polityczne, ruszyły się miasta, najmniej ochotnika dała wieś. Rozrostowi armii towarzyszył dotkliwy brak broni, której dowóz z zagranicy powstrzymywali przyjaciele bolszewików. Społeczeństwo podjęło skuteczne działanie, by choć częściowo pomóc armii w zaopatrzeniu w broń. Padło hasło: Ojczyzna do obywateli z gorącym apelem: Oddajcie na potrzeby armii broń, której tyle leży bezużytecznie po waszych domach. Społeczeństwo odpowiedziało na ten apel, znosząc broń różnego rodzaju. Zebrano tysiące karabinów, broni krótkiej i amunicji oraz wiele ekwipunku żołnierskiego. 3 lipca marszałek Piłsudski wydał odezwę Ojczyzna w potrzebie, wzywającą naród do heroizmu. Niech na Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczpospolitej. Wszystko dla zwycięstwa. Do broni! 4 lipca rozpoczął się atak bolszewików na terenach między Dźwiną a Berezyną. Żadnej z przewidzianych linii oporu nie dało się utrzymać. Po pierwszych bojach powstaje panika na tyłach i rozkład dowództwa. Chaotyczny odwrót zmienia się w szereg nieskoordynowanych marszów. W konsekwencji następuje upadek moralny armii polskiej, spowodowany znużeniem, niepowodzeniami, brakami w żywności i zaopatrzeniu. 5 lipca Polska zwróciła się do aliantów z prośbą o pomoc, bezskutecznie. Narastały trudności z dotarciem do Polski dostaw francuskiej i amerykańskiej amunicji broni. Polskim żołnierzom dotkliwie brakuje umundurowania, bielizny, a zwłaszcza butów. 7 lipca, zdając sobie sprawę z ekstremalnego zagrożenia państwa, rząd premiera Wincentego Witosa zarządza powszechną mobilizację. Powołano mężczyzn w wieku od lat 17 do 48 oraz oficerów rezerwy do lat 50. 8 lipca zawiązał się Obywatelski Komitet Obrony Państwa. 27 lipca przed Przenajświętszym Sakramentem wystawionym w Kaplicy Królowej Polski w Jasnogórskim Sanktuarium Narodu Polskiego, Episkopat Polski pod przewodem Jego Ekscelencji kardynała Edmunda Dalbora ponownie poświęcił ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 29 lipca padły Łomża, Białystok i Bielsk Podlaski. 30 lipca w Białym Stoku zaczął działać Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, rozpoczynając budowanie zrębów Polskiej Republiki sowieckiej. Członkowie komitetu są absolutnie pewni zajęcia Warszawy w terminie przyrzeczonym Leninowi, to jest 15 sierpnia. W Białym Stoku komuniści wydrukowali postdatowane dodatki do gazet, mówiące o czerwonych sztandarach łopoczących w stolicy Polski. Drukowano także afisze mówiące o przejęciu władzy w Polsce i proklamowaniu Polskiej Republiki Radzieckiej. W sztabach niektórych bolszewickich pułków można było zauważyć przygotowane chorągwie z nadrukami Warszawa nasza. Na rozplakatowanie czekała odezwa, która koniec końców pójdzie na przemiał. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! 15 sierpnia 1920 do obywateli miasta Warszawy! Czerwona Armia zdobyła Warszawę, w pogoni za białą Armią Piłsudskiego wkroczyła do Warszawy, pragnąc zapewnić robotniczo-wościańskiemu krajowi pokój i spokój. Podpisano: Dowodzący Armią Generalnego Sztabu, Sołogub, członek Rewolucyjnej Rady Wojennej, Piatakow, naczelnik Sztabu, Batorski. 1 sierpnia rozpoczęto prace fortyfikacyjne wokół stolicy. Przygotowywano pierwszą linię obrony Warszawy: okopy i zasieki. Warszawa pustoszała. Wszyscy byli przekonani, a raczej powszechnie było wiadomo, że bolszewicy lada dzień pojawią się w stolicy. Noc z 5 na 6 sierpnia, święto przemienienia pańskiego. Piłsudski zorientował się, że Rosjanie chcą powtórzyć manewr generała Paszkiewicza to znaczy, planują atak na stolicę i wiązanie sił polskiej armii na wschodnich przedpolach Warszawy. Z jednoczesnym okrążeniem jej i przeprawami przez Wisło od północy i południa. Ta konstatacja pomogła mu sporządzić ostateczny plan operacji, sugerowany zresztą przez generała Rozwadowskiego. Ideą przewodnią operacji było przeprowadzenie kontruderzenia z Nadwieprza. Rano plan uderzenia był gotów, i mimo powątpiewań oraz wręcz niewiary w jego skuteczność ze strony niejednego ze sztabowców, Piłsudski nie pozwolił na wprowadzenie żadnych zmian. Uważał, że wahanie, Byłoby fatalnym błędem. Plan jest, zły czy dobry, musi być wykonany. Łączyło się z nim wielkie ryzyko, to prawda, ale czy plany nieprzeciętne mogą być ryzyka pozbawione? Nawet w sercach wielu oficerów czaiły się wątpliwości. On, Piłsudski, wierzył w swój plan, jeżeli lękał się czegokolwiek, to, jak potem pisał, tylko szczupłości sił, z jakimi miał dokonać uderzenia. 6 sierpnia Przemienienie pańskie. Dzień ten rzeczywiście stanie się dniem przemiany. Marszałek Piłsudski rankiem podpisuje rozkaz kontrofensywy. Sam tak wspomina ten dzień. 6 sierpnia 1920 roku, nie na jakiejś naradzie, lecz w samotnym pokoju w Belwederze, przepracowywałem samego siebie dla wydobycia decyzji. Istnieje cudowne określenie Napoleona, który mówi o sobie, że gdy przystępuje do dania ważniejszej decyzji na wojnie, jest jak dziewczyna, która rodzi. Wszystko wyglądało mi w czarnych kolorach i beznadziejnie. Decydujące uderzenie zostało zaplanowane na dzień 15 sierpnia. Uroczystość w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Rozkaz numer 83058, łamany na trzy. Plan operacji militarnej, opracowany na dni 15 do 18 sierpnia, miał odwrócić bieg katastrofalnych wydarzeń. Jak pisaliśmy wyżej, jego ideą przewodnią było przeprowadzenie kontruderzenia. Miała je wykonać specjalnie w tym celu utworzona grupa manewrowa pod osobistym dowództwem Piłsudskiego. Plan marszałka dzielił polskie siły pomiędzy trzy fronty. Bezpośrednio po jego podpisaniu Piłsudski zwrócił się do kardynała Kakowskiego z prośbą o skierowanie do armii kapelanów. Prosił o dobrych kapłanów. Biskupi, odpowiadając na apel naczelnego wodza, Zgodzili się do wojska oddać 5% liczby kapłanów w diecezjach. Wielu prefektów, wraz z młodzieżą, ochotniczo zgłosiło się do służby. Kilka godzin później Piłsudski opuścił Warszawę i udał się na front. Przed wyjazdem spotkał się z premierem Witosem. Naczelny wódz był „mocno skupiony i poważny”. Przebity, niepewny, wahający się i mocno zdenerwowany. W rozmowie był niesłychanie ostrożny, a dotykając spraw bieżących, stawiał raczej bardzo smutne horoskopy. Twierdził, że wszystko stawia na jedną kartę, nie mając pewności wygranej. Losy wojny są w ręku Boga, ale ludzie są po to, aby wojnie dopomóc. Decydujące słowo będzie należało do Boga. Tego samego dnia została oficjalnie podjęta powszechna ogólnopolska krucjata modlitewna w formie nowenny w intencji ojczyzny odprawiana od przemienienia pańskiego do wniebowzięcia matki najświętszej. W Warszawie w każdym kościele odbywała się codzienna adoracja przy najświętszego sakramentu, zarządzona przez kardynałów Dalbora i Kakowskiego. 7 sierpnia francuski dziennik Humanité oświadcza: ani jednego człowieka, ani pół centyma, nic dla kapitalistycznej Polski. 8 sierpnia Tuchaczewski wydaje rozkaz zdobycia Warszawy. I sforsowania wisły w okolicy Torunia i Płocka. Tego samego dnia lord Edgar Veuillant d'Abernon, członek brytyjskiej misji wojskowej, zanotował w swoim dzienniku: Utrzymuje się ogólne przekonanie, że Warszawy bronić się nie będzie, ponieważ obronić jej nie można. 8 sierpnia, niedziela, jest w stolicy dniem publicznych modlitw z generalnym rozgrzeszeniem i Komunią Świętą. Wieczorem po zakończonej adoracji. Z kościołów w Warszawie ruszają do serca stolicy na plac zamkowy uroczyste procesje pokutno-błagalne. Nastrój panujący wśród mieszkańców Warszawy przekazał ówczesny premier Wincenty Witos. Celem podniesienia na duchu ludności stolicy wydały władze duchowne zarządzenie publiczne modlitw we wszystkich kościołach. Olbrzymie tłumy ludności chodziły z procesją i chorągwiami przez dwa dni po ulicach Warszawy śpiewając pieśni i prosząc Boga o zwycięstwo. Zawisły dochodzą odgłosy kanonady, a nocą widać łuny od strony Pragi. Pisarka Maria Dąbrowska w swoim dzienniku notuje Dziś w nocy z naszych okien słychać było armaty i widać łuny. Miasto wygląda jak obozowisko albo targowisko, pełne uchodźców, zwłaszcza ziemiańskich. Pełno wszędzie wozów, krów, owiec, koni, bryczek i ludzi. 10 sierpnia rząd polski otrzymał depeszę informującą, że obradujący w Londynie przedstawiciele mocarstw zachodnich stwierdzili, że warunkiem udzielenia Polsce dalszej pomocy jest ustąpienie Józefa Piłsudskiego ze stanowiska naczelnego wodza. Witos list przeczytał i zamknął w sejfie, dokonując tym samym wyboru jednoznacznego. Tego samego dnia bolszewicy osiągnęli linię Maków Wyszków Siedlce. 11 sierpnia oddziały Armii Czerwonej kroczyły do Wyszkowa, miasteczka odległego od Warszawy około 50 kilometrów. Bolszewickie rządy rozpoczęły się od usunięcia polskich godeł i krzyży z gmachu magistratu, policji państwowej, sądu i od rabunku sklepów. W aptece szukano przede wszystkim spirytusu oraz lekarstw pomocnych przy leczeniu chorób wenerycznych, którymi była zarażona większość sołdatów. Grabież odbywała się z urzędu, przez Komitet Pouczetu Trafiejnej Czasti, przez oddziały bolszewików i prywatnie, dokonywana przez poszczególnych krasnoarmiejców. Majątek rybienko został doszczętnie zniszczony. Na pożegnanie, dworskie pokoje zanieczyszczono kałem. Nie oszczędzono także gospodarstw zamożniejszych chłopów. Podczas rabunków w Pniewie zamordowano gospodarza Jankowskiego, który pozostawił żonę i pięcioro dzieci. Wejście bolszewików do miasta obserwował z okna plebani ksiądz kanonik Wiktor Mieczkowski. Zaraz po 11 pada do miasta pełnym galopem kozak z Żydem po cywilnemu, a za nimi napływa coraz więcej wojska bolszewickiego. Stanął na plebani sztab szóstej dywizji z dowódcą starożerką. Zwycięstwa całkowitego byli zupełnie pewni. Warszawa nasza, przeszliśmy 700 wiorst od Połocka, to i te 50 wiorst nas nie zatrzyma w zwycięskim pochodzie. Krasnomarmiejec bije się dobrze. Idzie na śmierć w poczuciu, że oswabadza proletariat całego świata spod przemocy burżuazji. W ogóle marsz na Warszawę nie wydawał się im uciążliwy. Przedstawiał się im raczej jako niezbyt męczący spacer. Ksiądz Mieszkowski przyglądał się ożywionemu ruchowi na trakcie białystok warszawa Tysiące przepełnionych bolszewickich podwód ciągnęło, aby ubrać się tanim kosztem i użyć warszawskich przyjemności. W posiadaniu niektórych oficerów były wykazy najbogatszych dzielnic miasta i sklepów w stolicy Polski – Herse, Rapczyński, Hiszpański, Bracia Jabłkowski i tym podobni. Warszawa była przez sto lat czwartym co do wielkości miastem carskiego imperium i cieszyła się renomą eleganckiego miasta, a nawet nazywana była Paryżem Wschodu, co Mickiewicz odnotował w Dziadach. Bolszewicy niecierpliwie oczekiwali na obiecaną przez Tłaczewskiego bezkarną dwudniową żołdacką swawolę, i rabunek stolicy Polski. Perspektywa ta dodawała wigoru i zapału jego podkomendnym. Wiedział, że jego oficerowie, rządni łupów, triumfalnych odznaczeń i medali, teraz dadzą z siebie wszystko. Dowództwo Armii Czerwonej miało absolutnie pewność, że klęska osaczonej i wyizolowanej Warszawy, a z nią Polski, jest kwestią dni. Zdanie to podzielali także członkowie Międzynarodowej Misji Wojskowej. Lord Darbenon wspomina nic nie zdawało się być bowiem tak pewnym, jak to, że wojska sowieckie zdobędą Warszawę, bądź szturmem bezpośrednim, bądź też przez otoczenie jej od południa. Rosyjski dowódca Tuchaczewski nie miał najmniejszej wątpliwości, że w jego rękach leży zwycięstwo. Wojska polskie cofały się w popłochu przez sześć tygodni z rzędu, robiąc dziennie przeciętnie po dziesięć mil angielskich, dowódcy zaś, zdawałoby się, stracili ufność w jakąkolwiek możliwość ratunku. Duchaczewski określił to jako upadek ducha i rozprężenie. Władze rosyjskie były bezwzględnie pewne swej mocy zniszczenia armii polskiej i zdobycia Warszawy. Upadek Warszawy był faktem nieomal dokonanym. 12 sierpnia, czwartek, padł Wyszków. Jeszcze tego samego dnia naczelny wódz opuścił stolicę i udał się do Puław, by przygotować czwartą część armii do kontrataku. Zaplanowanego z terenów nad rzeką Wieprz. Z Wkry ma uderzyć na bolszewików armia generała Sikorskiego, a z nad Wieprza grupa manewrowa. Warszawę bronić mieli ochotnicy, ponieważ coraz bardziej odczuwa się brak doświadczonych żołnierzy z wojennym stażem. Zaczynają się pierwsze walki o przyczółek stolicy, Radzymin, odległo od Warszawy około 20 km. 13 sierpnia, piątek, kolejnym bojem o Radzymin zaczyna się decydująca Obyć albo nie być polski. Bitwa warszawska. Za siódmym razem udaje się bolszewikom zdobyć miasto i zająć okoliczne wioski. Warszawa jest już na wyciągnięcie ręki. Jeszcze tego samego dnia zbudowano pod kolumną Zygmunta Ołtarz polowy, na którym wystawiono do publicznej adoracji relikwie błogosławionych Andrzeja Boboli i Władysława Zgielniowa. Żadna ze stołecznych świątyń nie pomieściłaby napływających ze wszystkich dzielnic nieprzebranych tłumów. Z tysięcy serc wznosił się błagalny śpiew suplikacji, zagłuszany co chwila odgłosami detonacji bolszewickich armat ostrzeliwujących bohaterskie miasto Radzymin. Jeden z generałów misji francuskiej zapytany przez jego ekscelencję kardynała Rattiego, czy liczy na polskie zwycięstwo odpowiada znacząco: Dziś pomóc mogą więcej wasze modlitwy niż sztuka wojenna. W momencie wkroczenia bolszewików do Radzymina zostało wydane zarządzenie o ewakuacji z Warszawy do poznania niektórych urzędów i poselstw zagranicznych. Korpus dyplomatyczny, misje przedstawicielskie i alianckie opuszczają stolicę. Pozostał Jego Ekscelencja ksiądz Achille Rati, późniejszy ojciec święty Pius XI, który chciał osobiście stanąć oko w oko z Antychrystem. Nuncjusz nie tylko modlił się o zwycięstwo dla Polski. Lecz także wraz z kardynałem Kakowskim odwiedzał żołnierzy w okopach, pocieszał rannych w szpitalach, czym zyskał sobie szczególny szacunek polskiego społeczeństwa. Burmistrz Radzymina tak relacjonuje wkroczenie krasnoarmiejców do miasteczka. Wpadli tu w piątek 13 sierpnia. Na niedzielę 15 sierpnia zapowiadali swoje wejście do Warszawy. Zachowywali się jak rabusie, nikogo nie oszczędzali, zabierali wszystko co można było zjeść i wypić. Rąbali sprzęty, meble, pruli pierzyny i poduszki Ludzie płaczą Ktoś prosił bolszewików, aby zostawił trochę mąki dla dzieci Trząsnęli pięścią między oczy Ograbili sklepy, splądrowali szpital Wzięli około trzystu jeńców Wszędzie gruzy A jeśli coś ocalało, to ze szczerbami Z potrzaskanymi przez bolszewików drzwiami Z powybijanymi szybami Z całego miasteczka nietknięty pozostał jedynie kościół, cudem I kościuszko na placu przed kościołem Pomni go tylko dlatego, że poinformowałem ich, że Kościuszko był pierwszym w Polsce rewolucjonistą. Na każdym drzewie rozplakatowano odezwy nowego rządu, ustanawiające nowy porządek w zdobytym powiecie Radze i odwołujące wszystkie prawa i rozporządzenia dawnego rządu burżuazyjnego. Bolszewicy okrutnie obeszli się z mieszkańcami miasta. Wiele zgwałconych kobiet zamordowano, wielu cywilów poległo. Uprowadzono kierownika szkoły Dominika Rusiniaka. I wikarego parafii radzymińskiej księdza Andrzeja Rudzkiego nie zostali odnalezieni. Miasto wyszło z walk totalnie zburzone i spalone. 13 sierpnia, piątek, upadek radzemina. Jedyne, czego można oczekiwać w najbliższych godzinach, to totalna klęska, upadek Warszawy, upadek niepodległej Polski. Na cud zwycięstwa nad bolszewikami bynajmniej się nie zanosi. Bogu rodzica przewidziała tę sytuację. 47 lat wcześniej zapowiedziała schudze Bożej, Wandzie Malczewskiej, jaką rolę odegra w chwili zagrożenia suwerenności Polski. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to niedługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia, w imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. Bogu rodzica, mówiąc o przyszłej wojnie, złożyła obietnicę, że będzie czuwać, że nie pozostawi Polski samej, przyrzekła pomoc. Wskazała także konkretną datę przełomu, zapowiadając, że będzie to dzień święta jej w wzięcia, a więc 15 sierpnia. Zapowiedziane 47 lat wcześniej, odniesione w tym dniu zwycięstwo, będzie znakiem wskazującym, kto tak naprawdę jest jego architektem. Tylko cud może przerwać nacierającą nawały bolszewików. Dla zaistnienia cudu potrzebne są żertwy ofiarne. Oto dwóch nieznanych sobie ludzi, ksiądz Ignacy jansko i żołnierz porucznik Stefan Pogonowski, dobrowolnie i w pełni świadomie przygotowują się do tej roli. Ich wybraństwo i misja zostaną potwierdzone przez Boga, ukazaniem się nad nimi w chwili śmierci Bogu Rodzicy. Będzie to pierwsze w historii naszego narodu publiczne zjawienie się Matki Bożej. Publiczne, bo widziane przez kilkuset bolszewickich świadków jednocześnie. Ksiądz Ignacy Jan Skorupka urodził się w Warszawie. Wywodził się z patriotycznej podlaskiej szlachty herbu ślepowron. Jeden z dziadków Ignacego brał udział w powstaniu styczniowym, inny z najbliższych krewnych był w zgromadzeniu księży misjonarzy w Warszawie. Patriotyczno religijny klimat domu rodzinnego wywarł decydujący wpływ na formację duchową Ignacego, uczył się świetnie. I chociaż przepowiadano mu piękną przyszłość, nie krył swego powołania do kapłaństwa. W wieku 26 lat, w roku 1919, ksiądz Ignacy został nominowany notariuszem i archiwistą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Jednocześnie podjął obowiązki prefekta dwóch szkół i kapelana ogniska dla sierot prowadzonego przez siostry franciszkanki rodziny Maryi. 7 lipca 1920 roku, w chwili powszechnej mobilizacji, Ksiądz Skorupka zwrócił się do swojego przełożonego, Jego Ekscelencji, księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego, z prośbą o zgodę na wstąpienie do wojska. Hierarcha stanowczo odmówił. Ksiądz Ignacy był osobowością wybitną, z którą metropolita wiązał pewne plany. Również kolejna prośba, którą ksiądz Ignacy złożył w dniu swoich urodzin, 31 lipca, została kategorycznie odrzucona. Skorupka jednak nie dał za wygraną i zwrócił się bezpośrednio do Jego Ekscelencji, biskupa Polowego wojska polskiego, Księdza Stanisława Galla. Postawił na swoim i wbrew woli przełożonego wstąpił do wojska. Otrzymał nominację na kapelana pomocniczego garnizonu na warszawskiej Pradze. Ksiądz Skorupka był jedynym kapelanem w prawobrzeżnej Warszawie. Starał się być wszędzie tam, gdzie przebywali żołnierze. Całe dnie spędzał na dworcach, gdzie żegnał i błogosławił idących na front ochotników. W szpitalach i w koszarach spowiadał, udzielał sakramentów. Dodawał otuchy, umacniał wiarę i krzewił ufność w opatrzność Bożą. Szczególnie często widywano go w budynku gimnazjum Władysława IV, służącym za koszarę pierwszego Batalionu 236 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, do którego zostało wcielonych wielu z jego uczniów. Im właśnie ksiądz Ignacy chciał towarzyszyć na polu walki. Ksiądz Ignacy przed wymarszem na front uregulował wszystkie sprawy doczesne. Odbył spowiedź generalną u ojców Kapucynów na Miodowej, i sporządził testament, w którym czytamy Dług za wpisy szkolne spłacam swym życiem Za wpojoną miłość ojczyzny płacę miłością serca Proszę mnie pochować w albie i ornacie Według świadectwa jego dowódcy, podporucznika Stanisława Matarewicza Jeszcze w Warszawie ksiądz Skorupka ofiarował Maryi swe życie Za cenę zwycięstwa Polski Żertwa ofiarna jest gotowa do złożenia na ołtarzu ojczyzny 14 sierpnia sobota, wigilia uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na łąkach przed pola Warszawy, wiosek Osów, Leśniakowizna i Turów trwają krwawe zmagania z bolszewikami o dostęp do stolicy. Dowódca 79. Brygady, Grigori Chachanin, powziął śmiałą decyzję uderzenia najkrótszą drogą na Warszawę przez Pragę, to jest przez Osów, Turów i Ząbki. Hochanin chciał być w Warszawie pierwszy, był pewien łatwego i bliskiego zwycięstwa, miał pod swoimi rozkazami doborowych doświadczonych żołnierzy, wypróbowanych w zwycięskich walkach z białymi na Syberii, podczas gdy Warszawy mieli bronić poborowi i ochotnicy, z których wielu nie wąchało dotąd prochu i nie brało udziału w żadnej bitwie. O świtaniu bolszewicy rozpoczynają gwałtowne natarcie. Zaczyna je krótka nawała ogniowa, następnie sołdaci rzucają się do ataku kilkoma falami piechoty. Major kazimierz Sawicki Sawa usiłuje powstrzymać napór wroga. To się jednak nie udaje i kompanie w zupełnej rozsypce bezładnie uchodzą w stronę osowa, by pomiędzy domami schronić się przed ostrzałem. Trudną istotnie sprawą było pod silnym ogniem nieprzyjaciela zmusić moich młodzików, uczniaków przeważnie, do posuwania się naprzód. Chłopcy ci, przywarci jak węże do ziemi, nie chcieli podnosić się do skoku, strzelając zaś, myśleli tylko o tym, aby jak najmniej narażać się na śmierć, a więc celowanie przez nich do nieprzyjaciela było nadzwyczaj problematyczne. Większość trzęsła się ze strachu. Około godziny piątej rano widok pola walki był przerażający. Oto w wielkim nieporządku gromady ochotników biegły z powrotem do Osowa, nie zwracając uwagi na wołania i rozkazy dowódców. Wkrótce masa uciekających wpadła do osowa. część żołnierzy nie mogło opamiętać się i otrząsnąć z panicznego strachu. Pędzili dalej w głąb wsi. Część, zresztą nieliczna, skupiła się grupkami wokół swoich oficerów. Bolszewicy pewni zwycięstwa z potężnym okrzykiem Ura, Dajosz, Warszawa, ura! Nieuboganie prą naprzód. Ich karabiny maszynowe nie próżnują i morderczy ogień bezlitośnie kosi uciekające czy próbujące stawiać opór dzieciaki. Gdy kompanie ruszyły wzdłuż opłotków i wiejskich ogródków, podbiegł do słowikowskiego kapelan Skorupka i gorąco prosił, by mógł iść razem z żołnierzami i wziąć udział w tej pierwszej bitwie. Dowódca kompanii wyraził zgodę i ksiądz ruszył obok niego. Początkowo tyraliera ruszyła naprzód bez oddania strzału. Wkrótce jednak nadleciały od wschodu najpierw pojedyncze pociski, potem coraz gęstsze. Ogień nieprzyjaciela wzmagał się w miarę zbliżania się akademików. Do wschodniej części wsi. Ogień nieprzyjacielski się wzmagał. Szereg żołnierzy biegnących w teralierze zaczynał się łamać i chylić ku ziemi. Ksiądz Skorupka, widząc załamanie się szyku, wybiegł przed swoich towarzyszy. Był w pierwszej linii. Sam prowadził teralierę, zagrzewając młodocianych żołnierzy do walki. Porwany wewnętrznym nakazem, ruszył w teralierze Ksiądz Skorupka w komży, w fioletowej stule, z krzyżem w ręku. Który miał dodać odwagi tym bardzo młodym żołnierzom, od których Bóg i ojczyzna zażądali nadludzkiej ofiary. Widząc chaos wśród dzieciaków, którzy nie wiedzieli, gdzie i do kogo strzelają, zawołał: Za Boga i ojczyznę i wznosząc w jednej ręce krzyż, drugą wskazując kierunek natarcia, pobiegł naprzód, aby pociągnąć za sobą strwożonych ochotników i zatrzymać wroga. Nikt nie zauważył. Kiedy zginął. Stanisław Helsztyński, pierwszy biograf księdza Skorupki, w wydanej w roku 1923 książce, trafnie zauważył. Mógł nie iść, a poszedł. Mógł za wsią, w ukryciu, oczekiwać wyniku, a wmieszał się w walkę. Mógł za szeregowymi iść, dodawać otuchy, pokrzepiać rannych. Nie, na czoło wystąpił, przed front i poprowadził ludzi, uczniów, dzieci. Nikt nie przypuszczał, że chwila śmierci Kapłana będzie punktem zwrotnym bitwy pod Ossowem i punktem zwrotnym w dziejach wojny 1920 roku. Ofiara kapłańskiego życia, świadomie i dobrowolnie złożona na ołtarzu ojczyzny, wydała stukrotny plon. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami, odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. Jego ekscelencja Ksiądz Kardynał Aleksander Kakowski pisze w swoich wspomnieniach Bolszewicy, wzięci do niewoli, opowiadali, że widzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Boską. Jak to się stało, że przegrana potyczka pod Osowem stała się pierwszym polskim zwycięstwem na przedpolu Warszawy? Jak to się stało, że niezauważony moment śmierci księdza stał się punktem zwrotnym starcia pod Osowem? Jak to się stało, że ochotnicy, gimnazjaliści i studenci rozgromili doświadczonych soldatów? 79. Brygady Grigoria Hachaniana. Jak to się stało, że dla bolszewików pewnych zwycięstwa nagle nastąpił początek końca? Jak to się stało, że nic nieznaczące starcie, nawet nie bitwa, zaważyło na losach wojny bolszewicko-polskiej? Odpowiedzi na te pytania udzielili bolszewicy zgrupowani w obozach jenieckich. Mówili, że w Ossowie na tle porannego nieba mieniącego się dziwną nitołuną. Ni to poświatą, ujrzeli postać Bogu rodzicy. Ludzie Hachaniana na ten widok nie cofnęli się, nie ustępowali, lecz z impetem rzucili się do ucieczki. Umykali przerażeni, opuszczając tereny, przez które jako pierwsi mieli wejść do Warszawy. Noc z 14 na 15 sierpnia 1920 roku była dla Warszawian nocą trwogi i poczucia tragedii. Było jasne, że 15 sierpnia rano bolszewicy wkroczą do Warszawy. Tę noc kardynał Ratti razem z prymasem Krakowskim spędzili na modlitwie w prywatnej kaplicy Pałacu Prymasowskiego, bogając Boga o powstrzymanie bolszewickiej nawały. Historia pokazała, że Bóg wysłuchał modlitw zarówno kardynałów, jak i reszty Polaków. 15 sierpnia miał bowiem miejsce cud nad Wisłą. Stefan Pogonowski, doświadczony żołnierz, który sześć z dwudziestu pięciu lat swego życia spędził na wojnie, 14 sierpnia otrzymuje od generała Lucjana Żeligowskiego następujący rozkaz. Batalion ma za zadanie przejść na stanowisko Nieopodal wioski kąty węgłowskie w pobliżu Radzymina, gdzie ma czekać na przemarsz oddziałów, które w dniu następnym, 15 sierpnia, pomiędzy godziną trzecią a czwartą rano, będą nadchodzić od strony nieporętu. Zadanie ludzi Pogonowskiego ma polegać na ich osłanianiu, a gdyby wywiązała się walka, także na wspieraniu natarcia. Rozkaz był jasny, a żołnierze gotowi do jego wykonania. Ale oto dzieje się coś zupełnie niepojętego. Pogonowski samowolnie opuszcza stanowisko w kątach. Głęboką nocą, gdy wszystko, co żyje otulone ciemnością, odpoczywa, o pierwszej w nocy, w niedzielę, Dzień Pański, będący tego roku świętem w wniebowzięcia Matki Bożej. Wbrew otrzymanym rozkazom uderza z nienacka swoim słabym batalionem na wulkę Radzymińską. Pogonowski samowolnie podjął atak na mostki Wulczańskie i Wulkę Radzymińską, dopuszczając się czynu po ludzku sądząc absolutnie niezrozumiałego. Trudno bowiem przypuścić by doświadczony legionista z sześcioletnim stażem wojennym mógł od tak sobie zlekceważyć rozkaz dowódcy, generała Żeligowskiego. Oficer choćby Najwaleczniejszy, działając samowolnie i ślepo, może zgubić siebie i podległych sobie, bo nie otrzyma w porę pomocy. Może też spowodować przegranie bitwy. Są w historii przykłady wielkich klęsk, spowodowanych przez niekarnych i nieposłusznych dowódców. Nie było tajemnicą, co spotka żołnierza, także oficera, za niewykonanie rozkazu. Beztroskiego junaka czekał sąd polowy i kara śmierci. W rozkazie generała Władysława Sikorskiego z sierpnia 1920 roku czytamy Na odcinku piątej armii rozgrywają się losy Warszawy i losy Polski. Nie cofnę się przed stosowaniem kary śmierci w stosunku do oficerów. Nie dopuszczę, by lekkomyślność czy bezmyślność oficerów zgubiła ojczyznę. Złych żołnierzy usunę bezwzględnie. Z dobrymi, wytrwam do końca i zwyciężę. 15 sierpnia była głęboka noc. Przednie straże bolszewickiej 27. Dywizji wyraźnie widziały łunę świateł nad Warszawą. Miały przed oczami prawie osiągnięty cel wielomiesięcznej marszyruty. Od zajęcia stolicy Polski, Paryża Wschodu, dzielił ich tylko czas nocnego wypoczynku. Nagły, brawurowy atak ludzi Pogonowskiego wywołał nieopisany popłoch wśród śpiących i niespodziewających się niczego bolszewików. Wywiązała się zacięta walka, w rezultacie której soldaci nie tylko się wycofali, ile uciekli z pola walki. Odwrót bolszewików odbywał się w popłochu: obozy uciekały wszystkimi drogami na przełaj przez pola, wozy łamały się, padały konie, którymi drogi były wprost usłane. Był to początek końca pochodu Armii Czerwonej w drodze na podbój Europy. Tak oto zaczęło się spełniać proroctwo najświętszej Maryi Panny, blisko pół wieku wcześniej przekazane słudze Bożej. Wandzie Malczewskiej. Nad Ziemią Radzemińską, Ziemią Warszawską, wschodził 15 dzień sierpnia, uroczystość w Najświętszej Maryi Panny. Dzień Pański, pamiątka zmartwychwstania Pańskiego, niedziela. Brawurowo szturmując bez rozkazu Wulkę Radzemińską, porucznik Pogonowski w żaden sposób nie mógł wiedzieć, że atakuje najczulsze miejsce armii bolszewickiej, centrum głównej arterii. Nieprzyjacielskiego ruchu naprzód. Ta brawurowa samowola, niezrozumiała może i dla samego Pogonowskiego, najwyraźniej miała źródło w natchnieniu Bożym. Porucznik oddał życie na polu walki. Generał Lucjan Żeligowski napisze: Śmierć Pogonowskiego jest momentem historycznym. W tem miejscu odwróciła się karta wojny. Nastąpił przełom. Od chwili tego natarcia rozpoczęły odwrót trzy zwycięsko i niepowstrzymanie dotąd idące brygady. Odwrotem tym stwarzając chaos i zamieszanie. Cześć jego pamięci. Bardzo łatwo wielu można pokonać rękami małej liczby. Bo niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej, czy małej liczby. Zwycięstwo w bitwie nie zależy od liczebności wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. Słowa Judy Machabeusza wyjaśniają, jak to się stało, że słaby batalion Stefana Pogonowskiego rozgromił 27. Dywizję Bolszewicką pod Wulką Rady Mińską i skąd pochodziły błogosławione skutki tego de facto bezprawnego czynu. Bóg, siła sprawcza wszystkiego, pisze prosto, nawet na krzywych liniach. Historycy zgodni są co do tego, że Pogonowski swoim szaleńczym czynem zapoczątkował zwycięstwo polskiej dziesiątej Dywizji i pierwszej Armii na przyczółku warszawskim. Bo tak rzeczywiście było. Jednak jest to tylko część prawdy. Bo to do walki z żołnierzami spod znaku lucyferycznej czerwonej gwiazdy włączyła się w dniu swego święta strażniczka Polski, najświętsza Maryja Łaskawa. Bolszewiccy jeńcy wzięci do niewoli opowiadali, że podczas nocnego ataku Polaków batalionu porucznika Stefana Pogonowskiego nagle zjawiła się, unosząc się wysoko nad ziemią, Matier Bożia. Mówili, że niespodziewanie ujrzeli na ciemnym niebie ogromną kobiecą postać, jakby promieniującą światłem potężną i pełnej mocy. Nie był to ani duch, ani zjawa. Bolszewicy wyraźnie widzieli świętą postać jako żywą osobę. Wokół jej głowy jaśniała świetlista aureola. W jednej dłoni coś trzymała, jakby tarczę, od której odbijały się wystrzeliwane przez Rosjan pociski i powracały, by eksplodować na ich własnych pozycjach. Bolszewicy wyraźnie widzieli, jak poły jej szerokiego granatowego płaszcza unosiły się i falowały na wietrze, zasłaniając łuny widoczne nad Warszawą. Szerzej na ten temat piszą autorzy w książce Matka Boża a cud nad Wisłą. 1920, dzieje kultu i łaski. Trudno się dziwić, że na ten widok bolszewicy nie zdzierżyli i rzucili się do szaleńczej ucieczki. Nieziemska osoba wyglądała groźnie, a oddziały skrzydlatych rycerzy towarzyszących Bogu rodzicy stanowiły tak realne zagrożenie, że śmiertelnie przerażeni krasnoarmiejcy w nieopisanej panice reiterowali z pola walki tak szybko, że nie sposób było ich dogonić. Szczegóły ukazania się Najświętszej Dziewicy znamy również z relacji świadków pośrednich, mieszkańców wsi, do których dotarli, oszaleli zgrozy bolszewicy, szukający gdziekolwiek jakiegokolwiek schronienia. Uciekinierze byli w stanie szoku nerwowego. Mieli przerażone, wytrzeszczone oczy, szczękali zębami, zachowywali się bezrozumnie, usiłując schować się gdziekolwiek, choćby w psiej budzie. Na klęczkach błagali Polaków o ukrycie, otwarcie przyznając, że ratują się ucieczką przed Carycą Matier Bożiu. Ksiądz Wiesław Wiśniewski przekazał nam wspomnienie swego stryja Bolesława, mieszkańca parafii Zambrów. Około 20 sierpnia, wycofujący się w rozsypce bolszewicy, mówili, że do Warszawy szło im się dobrze, jednak miasta nie zdobyli, ponieważ zobaczyli, uwidzieli, nad stolicą Matkę Bożą i nie mogli z nią walczyć. Mówili też, że pod Warszawą ktoś zabrał im zdolność dowodzenia i chęć do walki. Podobne świadectwa dawali również w innych miejscowościach wschodniej Polski. Nie trudno odgadnąć, kto pozbawił nieustraszonych bolszewików zdolności dowodzenia i chęci do walki. Ten kimś mogła być jedynie i rzeczywiście była to Najświętsza Maryja, Matka Łaskawa, której przed 268 laty lud Warszawy zawierzył obronę Królestwa Polskiego i jego stolicy. Obierając ją strażniczką Polski i patronką Warszawy, aktem wotum w Warszawie. 15 sierpnia 1920 roku polska armia powstrzymywała napór bolszewików i zastopowała krwawy czerwony marsz na zachód. W powojennym brewiarzu znajdował się krótki opis zaistniałej sytuacji. Tak się szczęśliwie złożyło, że za przyczyną Królowej Nieba Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Po niedługim czasie wróg imienia chrześcijańskiego, bustosząc wzdłuż i wszerz polską ziemię, doszedł do bram Warszawy. W tym nowym, groźnym niebezpieczeństwie ucieczką była najświętsza Maryja panna. Za jej przyczyną w dniu wniebowzięcia została pokonana nad Wisłą wielka armia nieprzyjaciela. Jej klęska Uratowała Rzeczpospolitą od zagłady. Stało się dokładnie tak, jak 47 lat wcześniej rodzica zapowiedziała słudze Bożej Wandzie Malczewskiej. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to za niedługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia w imię moje walcząca pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. W święto w niebo wzięcia, odniesie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążącym do zagłady waszej. Po zjawieniu się Bogu rodzicy sytuacja na froncie zmieniła się diametralnie. Oddajmy głos marszałkowi Piłsudskiemu. Wydawało mi się, że jestem gdzieś we śnie, w świecie zaczarowanej bajki. Nie rozumiałem właściwie, gdzie jest scena, gdzie prawda. Czy śniłem wtedy? Gdy jakaś zmora dusiła mnie jeszcze tak niedawno swą nieprzepartą siłą ustawicznego ruchu, zbliżającego potworne łapy do śmiertelnego uścisku gardła, czy śnię teraz, gdy piąta dywizja swobodnie i bez oporu przebiega śmiało te przestrzenie, które jeszcze tak niedawno, w śmiertelnej trwodze, oddawały się nieprzyjacielowi. Gdzież jest bolszewicka szesnasta armia? Gdy jechałem do Mińska. Świadczyło o niej armaty zostawione bez zaprzęgów i bez obsługi w polu, świadczyło o niej dość liczne trupy ludzi i koni obok szosy, świadczyła wreszcie ludność, która z zachwytem opowiadała mi, zatrzymując auto, gdy mnie poznawano, że bolszewiki uciekały w bezładzie i popłochu w różne strony. Non fecit Deus, taliter omni nationi. Żadnemu narodowi Bóg tak nie uczynił. Maria, Semper Vincit – Maryja zawsze zwycięża. To dwukrotne ukazanie się Najświętszej Maryi w Osowie i w Wólce mińskiej jest pierwszym w historii naszego narodu publicznym jej zjawieniem. W obu przypadkach świadkami będą Rzesze Bolszewików. Świadectwa dawane w obozach jajnickich staną się powszechnie znane dzięki lekarzom, sanitariuszom i innym osobom, które tam posługiwały. Świadectwa są zgodne i wiarygodne, składają je ludzie, programowo niewierzący w istnienie Boga i jego matki. O poglądach bolszewików na istnienie Boga dowiadujemy się z relacji księdza Wiktora Mieczkowskiego, proboszcza parafii św. Idziego w Wyszkowie. W sierpniu 1920 roku zmuszony był przyjąć na kwaterę bolszewicką wierchuszkę. Rano przyszli do mnie na tak tzw. biesiadę, na której dowiedziałem się. Chrystus był pierwszym rewolucjonistą, za rewolucję oddał życie, a Kościół wypaczył jego ideę, ucząc o wolnej woli, której nie ma i być nie powinno. Komuna tak wychowa człowieka, że tylko dobrze robić będzie. Nie ma ani Boga, ani duszy, więc tylko na ziemi trzeba używać, a wy nie ukłamujcie ludzi, obiecując im niebo. Te wypowiedzi ksiądz kanonik puentuje. wielu wsiach, mówili bolszewicy, że od Warszawy odpędzili ich nie Polacy, a matier Bożia. Bez natchnienia Bożego przy podejmowaniu decyzji decyzja marszałka Piłsudskiego o podjęciu kontrofensywy z Nadwieprza, akcja księdza Skorupki i porucznika Pogonowskiego i bez bezpośredniej ingerencji Bożej opatrzności, m.in. zjawienie się rodzicy w wólce radzymińskiej o Osowie, Polska w 1920 roku utraciłaby odzyskaną niepodległość i zapewne po 21 miesiącach wolności ponownie stalibyśmy się niewolnikami Rosji, tym razem Rosji Sowieckiej. Z chwilą upadku Polski, reszta państw Europy Środkowej stanęłaby otworem dla radzieckiej ekspansji. Lord de Bernon, naoczny świadek bitwy warszawskiej, w swojej książce 18 decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 napisze, Gdyby Karol Mertel Młot nie zahamował podbojów saraceńskich, arabskich w bitwie pod Tur w 723 roku, to niewątpliwie wykładano by dziś Koran w uczelniach Oksfordu, a uczniowie staraliby się udowadniać ludności świętość i prawdę objawień Mahometa. W słowach niemniej dobitnych mówić należy o wypadkach z roku 1920. Bitwa pod Tur ocaliła naszych brytyjskich przodków oraz ich galijskich sąsiadów od jarzma Koranu. Natomiast bitwa pod Warszawą, rzec można śmiało, wybawiła środkową, a także częściowo i zachodnią Europę od jeszcze bardziej wywrotowego niebezpieczeństwa, to jest od fanatycznej tyranii Sowietów. W wielu sytuacjach historycznych Polska była przed Europy przeciw inwazji azjatyckiej. W żadnym atoli momencie zasługi położone przez Polskę nie były większe, w żadnym momencie niebezpieczeństwo nie było groźniejsze. Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920, nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane. Katedra polowa Wojska Polskiego w Warszawie, przedwojenny Kościół garnizonowy, to dawna świątynia Pijarów, ta sama, gdzie w roku 1651 z wielkimi honorami wprowadzono obraz Matki Łaskawej ze strzałami, gdzie magistrat nadał Maryi tytuł Patronki Warszawy i Strażniczki Polski, ofiarowując dziękczynne wotum, królewską obłękową koronę. Wkrótce potem pijarze zamówili figurę Patronki Stolicy, która została umieszczona na frontonie kościoła. Rozwijający się kult warszawskiej Madonny objął całą rzecz pospolitą i do stolicy ciągnęli pielgrzymi z odległych miejscowości. Dlatego pijarzy postanowili zamówić nową, piękniejszą figurę u słynnego kamieniarza, statuariusa Jana Jerzego Plersza. Nowa statua, mater gratiarium, w metalowej złoconej koronie i z takimi samymi strzałami w dłoniach, została uwieczniona na wedutach Bernarda Bellotto, zwanego Canaletto, i Marcina Zaleskiego. Po upadku Powstania Styczniowego, Kościół został adoptowany na cerkiew i figura Bogu została usunięta z fasady. Po odzyskaniu niepodległości, figura powróciła na fasadę Kościoła, teraz Kościoła garnizonowego. Po II wojnie Kościół pełni funkcję katedry polowej. Kamienna figurka Strażniczki Polskiej jest pozbawiona swoich atrybutów, to jest połamanych strzał i królewskiej korony. Tylko warszawianiści wiedzą, że jest to figura patronki Warszawy, tej samej, która z tego miejsca przez blisko. Dwa stulecia błogosławiła miastu i strzegła Polski, a wezwana na ratunek miastu i Polsce w roku 1920 ukazała się bolszewikom 14 i 15 sierpnia, przynosząc ocalenie i upragniony pokój. Profesor Janusz Cisek tak napisał o zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej: Mieliśmy zwycięskiego wodza, którego należało uhonorować stosownie do skali zwycięstwa czyli buławę marszałkowską. Ale przecież nie tylko marszałek, także Maryja Łaskawa była architektem polskiej wiktorii w roku 1920. Może czas, by figura strażniczki Polski z fasady katedry polowej otrzymała od gospodarzy świątyni polskich żołnierzy złotą buławę w dowód wdzięczności za pomoc i interwencję podczas Bitwy Warszawskiej. Nie byłby to przypadek odosobniony. Istnieje mnóstwo przykładów uhonorowania figur Maryi buławami, wojskowymi insygniami, i najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Tak jest na świecie. W katolickiej Polsce jest inaczej. Decyzją Rady Warszawy z roku 2004 wojenny Order Virtuti Militari nosi na piersi syrena. Pół kobieta, pół ryba.